Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Silent Hill 4 The Room. Dobrze, jesteśmy w naszym pokoju, obadaliśmy tutaj co miało się dziać, mamy oczywiście o Jezu, on naprawdę każdą jopę amunicji będzie trzymał w oddzielnym miejscu? O, drogi Boże, no dobra, mamy 7 slotów zapełnionych, co już jest dosyć negatywną rzeczą. Nie zauważyłem wcześniej, że to faktycznie każda dziesiątka amunicji zabiera jeden slot. No to jest troszeczkę smutne, bym powiedział, no ale dobra. Przeczytałem kilka waszych rad. Wszystkie wasze rady z poprzedniego odcinka. Mam tylko taką jedną zasadniczą prośbę. Nie spoilerujcie mi, jakie mechaniki będą później w grze, okej? Tylko jeśli to jest coś takiego, co no, nie zaskoczy mnie za bardzo, jak coś zobaczę, ale jeśli coś, że coś się będzie pojawiać albo coś takiego, nie piszcie mi tego. Proszę was bardzo, nie piszcie mi tego, bo zwyczajnie to sprawia, że ja tą grą nie jestem zaskoczony. A to jest słabe, więc takie tylko, wiecie, politely reminder czy coś w tym stylu. No dobra, wracamy do tej dziury. Of course we want to enter this rabbit hole. Dobra, możemy to sobie pominąć oczywiście, bo to długo trwa. Czy ja się wrócę do tamtej... Tak, wróciłem się tutaj, bardzo dobrze. To jest przygotowanie. Tylko zaraz tak, mogę naładować cios. O kurna mać. Faktycznie mogę naładować cios i on jak rypnie, to zabije normalnie, masakra. Ale super, fajne. Podoba mi się, dobrze. To nauczyliśmy się nowej mechaniki. Skończyliśmy tutaj ostatnio i mam nadzieję, że ogarniam już na tyle tą grę, żeby się nie gubić, albo żeby nie było dziwnych sytuacji. To już jest w sumie 5. odcinek, więc miejmy nadzieję. Dobra. Dobra, idziemy na dół. Zobaczymy, co jest na dole. Na razie nic istotnego. Aha, B4, czyli to jest jakiś basement? Coś takiego chyba. Tędy nie mogę przejść. Oj. Oj! Oj, nie podoba mi się ten dźwięk. Nie wiem, co to jest. Tu jest jakiś ladder jeszcze. Mogę iść na górę. A co jest z prawej strony? Jestem ciekawy. Chodź się przebiegniemy. Jezu, co to jest? Spierdzielaj od niego, spierdzielaj od niego. Idziemy stąd, dobra, ladder w górę, tak, jak najbardziej mi pasuje. Shit, that was intense. Przyciszyłem troszeczkę mikrofon, znaczy mam nadzieję, że przyciszę. O Jezu, kolejna amunicja i kolejny slot zapełniony. Nienawidzę czegoś takiego, no ale dobrze. Lynch, aha, my jesteśmy cały czas faktycznie w tym metrze, zapomniałem, że to już... Schizy się zaczęły, ale to nadal jest to metro w zasadzie, jakby tak się zastanowić. Dobra, na dole jest ladder, ale my możemy chyba jeszcze sobie tutaj przejść, bo te drzwi były zamknięte, one teraz będą pewnie otwarte. Tak, teraz jest otwarte, bardzo dobrze. Ale mam takie dziwne, śmierdzące wrażenie, że musimy iść na dół i iść tam, gdzie jest ten przeciwnik. Nie wiem, tak mi się jakoś dziwnie wydaje. Może to jest błąd w moim rozumowaniu? Ale strzelam, że chyba nie. Trzeba do tego Pierdzisława tam iść na dół i go tam zmielić. Bo ja nie mam tutaj żadnej innej opcji za bardzo w tej chwili. No nie, babeczka mi zniknęła, więc nie mam za bardzo celu. No dobra. Musimy iść dalej i albo się nadupcać, albo dobrze uciekać. Spróbuję na razie uciekać, jeśli jeszcze raz mnie koleś tutaj zdybi. Dobra. Czy ja mogę jakoś... Oj, oj, oj. A! A! Nie, 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 uciekaj, uciekaj, bo to są chyba te duchy, nie? Co mi pisaliście, że się ich nie da... Nie da się im nic zrobić. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. A, supsy, dobra, mamy jakąś nową lokację. Możemy pójść na górę, ale pójście na górę nic mi nie da. Czyli, krótko mówiąc, tu jest taka sama mechanika jak w poprzednich Silent Hill. Włączyłem mapę, bo to mi zatrzymuje grę, okej? King Street Lane, czyli jeśli dobrze pójdzie, to my wyjdziemy w tamtym miejscu. Jeśli. A nie wiem, czy... No, zobaczymy. Mhm. Dobra, czyli... Muszę teraz się zachowywać cicho, tak żeby było ciekawiej, to teraz będziemy cicho iść. Żeby psy mnie nie goniły. I wtedy teoretycznie to powinno doprowadzić do tego, że ten pies mnie nie zauważy. Podobno. Gorzej, jak tu będzie jakiś drugi przeciwnik.
Henry, znalazłam przejście, wyjście. Chodź do tej bramki. Pospiesz się. To on nadchodzi, ale kto nadchodzi? Czekaj, powoli, powoli. Ten pies jest ślepy, więc po prostu bądźmy dobrej myśli. Musimy powoli iść. O, widzę, że tutaj już jest przejście. Przejście, wyjście tak zwane. O! Jakiś energy drink chyba. Nutrition drink, czyli to jest... heals your body with supplemental nutrition. Aha. Czyli to jest, krótko mówiąc... życie. No, jakby nie będąc życie, tak? Taki energy drink, powiedzmy, który nam będzie życie regenerował. Nie wiem, ile tego życia będzie regenerowało, ale prawdopodobnie, jeśli będzie naprawdę tragicznie z moją grą, no to to sprawdzimy. Mamy kolejną dziurę. Co już jest zdeczka ciekawe, bo ja bym do tej dziury wszedł. Wtedy mógłbym sobie grę zapisać. Myślę, że zapisywanie gry dosyć częste nie jest takim złym pomysłem tutaj. Do not enter. Tutaj nie możemy przejść. Dobra, najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie te psy są do końca. Nie mam radia. W ogóle w tej części to jest... O, to jest dosyć ciekawa zmiana, że nie mam teraz radia. I nie zawsze będę wiedział, gdzie są przeciwnicy. Dobra, tu jest wyjście. Jeszcze zobaczę, czy tutaj czegoś nie ma. Nie, nie ma. Dobra, ci przeciwnicy są ok. Tak długo, jak... tak długo, jak się po prostu nie biega. Czyli tutaj mamy sposób na jednego przeciwnika. To już jest dużo. Sposobem na te latające dziadostwa jest to, żeby po prostu od nich spierdaczać. Czyli to jest kompletnie inna strategia niż tu. Gorzej, jak będzie połączony jeden przeciwnik z drugim w jednej lokacji. Ale chyba, mam nadzieję, ta gra nie będzie aż tak perfidna i chamska. Oby! Nie wiem, wszystkiego się mogę spodziewać. Dobra, do Turnstile idziemy, czy coś tam. Dobra, chyba mogę tutaj trochę czekać. A! O matko! Dobra, muszę się chyba zatrzymywać, nie mogę tak sobie biec po prostu. Tak wesoło biec. A! No kurna mać, czy ten pad mi działa, czy ten mój ziomek jest po prostu jakiś nie do końca poinformowany o moich działaniach. Dobra, przebiegniemy. O! Dobra. Chyba łapię, o co chodzi. O, trzeba być zręcznym, niczym dzika kuna w agreście. Mam wrażenie, że pad mi nie funkcjonuje do końca tak, jak powinien, ale mam nadzieję, że to jest tylko mój wymysł. No nie mogę normalnie unikać, gościu po prostu się... Koniec, dość tych przeciwników. Boże, ile ja straciłem życia na jednych takich pierdzisławach. Toż to jest normalnie jakiś dramat, aha, czyli tutaj znowu mam tych gównojadów, tak? Od których muszę spierdzielać. No trudno. Będziemy od nich uciekać. O! Mamy kolejną amunicję. I już teraz nie mam miejsca. Uciekaj! Ty, mogłem się cofnąć i odłożyć rzeczy! Gdzie teraz mam iść? Na górę? W tamtą stronę nie mogę pójść, więc chyba na górę. Nie wiem, idźmy, na razie muszę tylko uciekać od tych... od tych fąfli tutaj. O mój Boże, co tu się stało? Jezu, jaki ten odcinek jest intensywny, zauważyliście? Masakra, po prostu tracę życie. Mam nadzieję, że nie będę ginął jeszcze zbyt szybko. To by było naprawdę słabe. Na pewno muszę się cofnąć i zrzucić do stasza parę rzeczy. Na przykład amunicję, której nie używam aż tyle. Myślę, że 20 naboi to będzie zdecydowanie wystarczająco. Bo ja nie będę używał aż tyle tej amunicji. Raczej nie, będę się starał nie używać, tylko bardziej uciekać albo ewentualnie zabijać to, co mam zabijać. Na razie nie mam co zabijać. Tak, więc te dwa magazynki po prostu chyba zostawię w staszu. Spróbuję stąd wyjść i teraz wejść do tej dziury, ale nie wiem, czy to się uda. Zobaczmy może na początku, o co tutaj chodzi, co tu się stało. Czy to mi wygląda na... tak, na rzeczy do make-upu. Kobiecego oczywiście. Naturalnie, no nie wiem, czy jest make-up chłopski? Tak, chciałem to jakieś słowotwórstwo uskutecznić. Dobra, rozrzucone są na podłodze rzeczy do makijażu, to pewnie Cynti. Aha. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest. No tak, nie widzę za bardzo. Możemy na pewno wejść do tego biura.
Tak strzelam. Czyli to, rozumiem, są rzeczy do zadawania obrażeń, a zielone to są jakieś key itemy, tak? Przynajmniej tak to wygląda. Aha, nie mogę więcej zebrać. To jest napisane tutaj. Can't hold anymore. Ja mi jakoś tak dziwnie przeczytałem can't hold it anymore. Nie mam pojęcia czemu. Możemy stąd wyjść? Entrance, a wyjście? O Jezu, naprawdę nie mam miejsca. Kurde, a czy ja potrzebuję tego? No tak chyba średnio tego potrzebuję. Kurde, wychodzi na to, że ja będę musiał się cofnąć. Cienko, naprawdę cienko, powiem wam szczerze. No, troszeczkę nie bardzo. Kurde, bo myślałem, że tutaj sobie wyjdę. Dobra, ja chyba wczytam save'a. Chyba tak będzie najprościej. Wczytam sobie save'a i szybko pozbieram to, co trzeba. To, co można. A przy okazji do Stasza wrzucę wszystko, co jest mi niepotrzebne. Więc dajcie mi chwilę, ja zaraz wracam, okej? Niestety. O, dobra, jestem z powrotem. Jeszcze raz przechodzimy to miejsce, aż mi się łapy trzęsą, szczerze wam powiem. Spróbujemy nie biec na razie. Ponieważ uważam, że dzięki temu może być trochę łatwiej. Dobra, przebiegnij. Jak oni się będą wychylać, to wtedy spróbuję przebiec, ale tak to będę po prostu stał. Bezczynnie najlepiej. Żeby po prostu ich nie uruchomić, ale jeśli na przykład wyskoczą w tym samym miejscu, co ja stoję. Dobra, przebiegnijmy. Okej. Uff, dobra, udało się. Może nawet bez straty życia tym razem to zrobię. Ja tak widzę teraz, tak patrzę po tej grze, tak się zastanawiam, nie? Tak, strategia na różnych wrogów jest potrzebna, po prostu trzeba kminić, jak tu różnych wrogów rozkminiać. I tak teraz patrzę, że wystarczy myśleć. Przy większości wrogów wystarczy się zastanowić. O, tutaj na przykład ten ziomek machnął, możemy znowu sobie przebiec, spoko. I oni nas nawet nie dotknęli, zobaczcie, ja mam pełne życie w tej chwili. Także nie chcę tutaj mówić jakby na zaś, ale na razie dobrze to wszystko wygląda. Tam widzę jeszcze jeden ziomek wystaje. Zobaczę, czy on będzie mnie... Dobra, chce mnie machnąć. Dwóch mnie chciało machnąć. Ten mnie chciał machnąć, dobra. Czy długie jeszcze będą te schody? Ja będę się musiał nimi wracać jeszcze, przypominam, bo muszę jeszcze coś tam zebrać. W ogóle tak, jeśli chodzi o staż, to tak to wygląda. W razie, gdyby ktoś się zastanawiał i chciał spojrzeć, to tak to wszystko poukładałem. Wziąłem i troszeczkę zapasu do broni palnej. Nie wiem, czy jest to potrzebne, ale po prostu tak uznałem, że może być przydatne do jakiegoś wroga. Nie wiem, czy do jakiegoś wroga to będzie przydatne, ale być może. No dobra. Możemy sobie tędy przejść. Ja naturalnie przejdę tu sobie, bo tu chyba była amunicja, z tego co pamiętam, tak. Jest i amunicja. O dziwo, nie ma jeszcze, nie ma tych wrogów. Tych duchów, co jest troszeczkę dziwne. To jest strasznie wpieniający typ przeciwnika, no autentycznie. Teraz ich nie ma, normalnie byli tutaj. Teraz jakoś się nie pojawili, co jest dziwne, no ale dobra. Dobra, tu są porozrzucane te kosmetyki. Już teraz w tej chwili jesteśmy całkowicie w tym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. A na co ty się patrzysz? Obracasz się w tą stronę, więc tu będzie coś ciekawego. Porozrzucane kosmetyki kobity twojej. Twojego obiektu zainteresowania. Ile mam miejsca? Mam teraz 3 miejsca wolne, więc podejrzewam, że to powinno być wystarczająco. Na drzwiach jest tabliczka. Czy chcesz zdjąć tabliczkę? Mam inne wyjście? No dobra. You got the temptation plan card. Dobra, mam jakąś tabliczkę i to chyba też jest jakiś key item. I widzę, że chyba dobrą opcją tak w ogóle będzie zrzucenie dwóch kolejnych magazynków broni palnej. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek części Silent Hill na raz wystrzeliwałem więcej niż 10 naboi. Chyba, że na bossa, ale na bossa to zwykle pewnie będą te takie dziury przed samym bossem, że będzie można wrócić do mieszkania. Więc wydaje mi się, że to jest sensowne, żeby nie nosić ze sobą więcej niż tych 10 naboi w samym Glocku, prawda? No dobra, zobaczymy. Dobra, czy mamy jakiś key item? Fajnie, że mamy. To jest...
you okay? It's just a dream, right? I think I drank too much last night. I never got to do that special favor for you. I feel like I'm dying. It's okay. It's just a dream. The love you never gave, I give to you. Really don't deserve it. But now, there's nothing you can do. So Cynthia. Man, what's that noise out there? Okej, zauważyłem, że te filmiki, które tutaj są, te cutscenki mają strasznie niski framerate. Zauważyliście, to gra normalnie działa, wydaje się, w 60 klatkach. Tak czuć przynajmniej, że raczej klatek jest więcej niż 30. Ale te cutscenki to tak 25 i mniej raczej chyba mają. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może silnik nie wyrabia, nie mam pojęcia. Bo raczej nie komputer. No, gra nie wymaga aż takich nakładów maszynowych, więc raczej strzelam, że komputer... nie ma problemu z przerobieniem tego, więc nie wiem, czy silnik po prostu nie jest tutaj zapocony w tej chwili. Jestem wam winny wyjaśnienia odnośnie tej scenki. Znaleźliśmy Cynthię zakrwawioną, to raczej żeście zdążyli ogarnąć. Miała na dekolcie, tam na cycku napisane 16121, co jest pewnie jakimś kodem do czegoś. Zauważyłem właśnie to na tym, tak mówię, a pewnie to trzeba zauważyć, a później normalnie tekst na dole się pojawił. Tak, okej. Nie jest trudne to do zapamiętania, ale warto to zapamiętać. Jeszcze nie wiem, gdzie to się będzie przydatne, ale gdzieś pewnie będzie. No, Cynthia nie żyje, co prawda w śnie, bo ona też mówiła, że coś tam, chyba się napiłam za dużo poprzedniej nocy, ale to tylko sen, prawda? Ona cała zakrwawiona, to siedzi, fajnie. Dobra, no nie wiem, czy ją zdążyłem polubić, czy nie. Całkiem sympatyczną postacią się wydawała. Ona tam jeszcze przed samą śmiercią powiedziała, że nie zdążyłam zrobić ci tej specjalnej przysługi. I to było takie, taką pewnie mieliście też reakcję, jak zrozumieliście, o co tam chodzi. No bo wiecie, ja tak zakładam, że nie każdy tutaj jest omnibusem z angielskiego, ja też nie jestem. Także po prostu tłumaczę łopatologicznie, żeby każdy zrozumiał.
Tak, no dobra. Raczej jak wpiszę to na telefonie, to się nic nie stanie szczególnego. Tak strzelam. Chyba to nie jest tutaj. 1, 6, 1, 2, 1. Nie, tu jest 7. 7 miejsc na cyfry, także to chyba nie o to chodzi. No dobra, także cóż wam mogę powiedzieć w tej chwili? Podziało się i to dużo się podziało, ale myślę, że w tym miejscu sobie utniemy ten odcinek, bo jest akurat jest taki spokój, cisza i spokój, żeby ten uciąć ten odcinek. Tylko zdążę zapisać grę, mam nadzieję, że nic na mnie nie wyskoczy tutaj. Hurry up and get that ambulance. Quit yapping and move her already. Damn, she's got numbers carved into her chest. I wonder if... Dobra, to było chyba jakieś... Tam mamy jakąś kartkę. Aha, radio nam się uruchomiło. To co mówiła ta osoba, to był chyba jakiś sanitariusz albo ktoś związany właśnie z pomocą medyczną. Znaleźli pewnie tą Cynthię, która faktycznie nie żyje, a nie tylko nie żyje w śnie. Czyli te sny tak naprawdę to nie jest coś, co sobie tam, wiecie, płynie i luz, tak? Tylko to bardziej chyba to wygląda w ten sposób, że jednak... Faktycznie, jeśli ktoś zginie tam, to zginie faktycznie tak w rzeczywistości, także to nie jest niezbyt pozytywna rzecz. No dobra, zapisaliśmy grę. W następnym odcinku zobaczymy, co jest pod tymi drzwiami, zobaczymy, o co tam chodzi i pewnie wrócimy do świata Silent Hill'a. Miejmy nadzieję, że nadal będę w miarę rozkminiał, jak się z tymi przeciwnikami tam kopać. Mamy 3 typy przeciwników już w tej chwili, także jest to chyba już dosyć fajny zestaw i na każdy typ przeciwnika trzeba stosować inne taktyki, także myślę, że na razie zrzucimy sobie tylko te rzeczy. Myślę, że trzeba będzie po prostu dostosowywać tą taktykę i pilnować się, żeby nie daj Boże, nie wiem, nie biegać przy psach albo żeby nie chodzić wolno przy tych duchach. No dobra, zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. Na ten odcinek to wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.